Siemano wszystkim, z tej strony Sebo, Dead Space 3 na weekend dla was mam tutaj. Jest to live oczywiście, komentarz na żywo, bo mniej więcej taka walka z bossem w tym momencie akurat jestem, jeżeli chodzi o granie materiału taki gameplayowy. Zaraz wam pokażę mniej więcej, co musimy tutaj zrobić. Jest walka z bossem, który był w poprzedniej części Dead Space'a. Ten skurwiel się odradza cały czas, także nie ma, faktycznie nie da rady go zatrzymać. Zobaczcie, mówiąc o co chodzi dokładnie. Tutaj jeszcze głowę tylko byśmy upierdolili mu. Dobra. Świetnie, musimy od razu brać amunicję, bo amunicja będzie cholernie tu jest potrzebna, aby to wszystko jednak przetrwać. Mamy dodatkowy jakiś bonus. Teraz przydałoby się napełnić nanoplazmę, która dzięki niej będziemy mogli powstrzymać przeciwników. Ja wiem, tak samo się boję jakby. Teraz musimy gdzieś zobaczyć, gdzieś się udać. Szybko, Wciskaj S-e, bo Tak jest, jasne. Dobra, możemy już, mamy miejsce, możemy uciekać. Także szybko. Standby jeszcze, nie? Jest, uciekajmy jak najdalej, opodatujmy to życie. Jest pociąg, zaraz będzie pociąg, będziemy mogli uciekać z tego cholernej dziury. Już podjeżdża pod nas. Jest, prawie udało się nam. Jeszcze trochę. Jest! W ostatniej chwili, także jak nie przywitałem się z wami, z tej strony Sebo. Mam dla was Dead Space. Jeżeli wam chcą kolejne materiały, piszcie w komentarzach. Chętnie dla was nagram. Nie będzie to pełne oczywiście Let's Play, tylko fragment. Ja będę sobie tą grę przechodził i od czasu do czasu coś się dla was pojawi. Zobaczmy, jak moje uzbrojenie, jak to wszystko wygląda. Jest trochę dość ubogo. Gram na poziomie normalnym. Także przeciwnik stawia opór. To jest rozdział już szósty. Ja jestem wielkim fanem Dead Space'a. Pierwszą część ukończyłem całą, drugą część tak samo. Teraz przyszła kolej na część trzecią. Gram w rozdzielczości 1280x720, pełne 60 klatek. Zobaczmy tutaj, co się dzieje, troszkę ten klimat Dead Space'a. Gra troszkę inaczej wygląda w stosunku do poprzednich części. Tutaj jest więcej takiego, jak można powiedzieć, z akcji w stosunku do poprzednich części, takie a la Call of Duty. Mamy tutaj maszynę, to spróbujmy ją uruchomić, zobaczymy, czy mi się uda za pierwszym razem. Jest to skomplikowany system elektroniczny, ale zaraz zobaczymy. Tak jest, teraz na dół tędy, teraz na dół tutaj, myszka, musimy raz wsadem nakierować. Tak, do góry, coś mniej więcej w tym stylu, zobaczcie jak to wygląda. Teraz tutaj jedno. A tutaj drugie, tak? To jest kolejny system. Teraz musimy tu, tutaj tak samo czas i znowu kolejna para. I ostatnia chyba para, tylko nie wiem za bardzo jak to się zrobi, chyba tak zrobić. O, jest. Mamy komplet, także jest. Udało się na pełen system. Odblokowaliśmy drzwi. Zobaczmy, czemu musimy tam się udać. A jeżeli ja będę chciał pójść tutaj z tą stronę, tutaj mamy... Nie ma dostępu? Nie, niestety dostępu nie ma. Zobaczmy tutaj, co to jest jeszcze tutaj open. Może dodatkowe jakieś akcesoria, bronie przydałby się, lub części, które pomogą nam w tuningowaniu swojej broni bądź postaci. Tu mamy dziennik audio, oczywiście jakiś z pokładu statku. Kolejna wiadomo, skrzyneczka. To wszystko trzeba zbierać, słuchajcie, to jest tak, że nie ma czasu, że amunicji wam się przelewa. Trzeba oszczędnie strzelać przeciwników. Jak strzelamy w przeciwników, wiadomo, najpierw jakieś kończyny, później kończymy głową. Starajcie się też deptać tych przeciwników, bo to jednak rzeczywiście pomaga i jesteśmy w stanie od nich wydropić jakiś fajny item. Mniej więcej, zobaczmy teraz, jak wygląda moja składa amunicji. Mam troszkę tutaj magazynku. Strzelam pociskami, które mają 10 naboi w magazynku. Troszkę potuningowałem tą broń, dodałem do niej taki jeden item, mianowicie Power Damage plus 1, także broń ma troszkę większe pierdolnięcie, wiadomo. B, musimy nas nakierować i jeszcze dla was mam tutaj fragment, zagramy sobie. To kolejne, wiadomo. O kurwa, tego się nie spodziewałem.
zwolnione tempo. Po nogach, skurwysynów, tylko po nogach, słuchajcie, igłówka. Tak jest, jeszcze trzeba ich tutaj rozdeptać, widzicie, dodatkowe. To, co akurat zdobyłem, jest, służy mi do wymiany amunicji w specjalnych, takich do tego przeznaczonych punktach. Może w przyszłym odcinku, jeżeli wam się to spodoba, z Dead Space'a, to wam dokładnie wszystko pokażę i omówimy w szczegółach. Jeżeli chodzi o oświetlenie, klimat gra naprawdę wygląda ślicznie. To na czerwonym świecie na plecach to jest moja statoplazma. Powoduje ona do zwalniania przeciwników. Jak dzisiaj więcej statoplazmy tutaj nie mam. Będę musiał ją zdobyć. Tutaj mamy kolejną misję, możemy zdobyć amunicję. Tak jest, amoklip. W takich właśnie skrzyneczkach znajduje się amunicja. Także nie lekceważmy, starajmy się coś takiego cały czas zdobywać. Tutaj musimy uważać na to, żeby, broń Boże, nam tutaj nie wybuchło. Zobaczmy, gdzie musimy iść, pójdźmy na górę, ale mogę iść jeszcze po drabince. Wiadomo, przycisk E, przycisk akcji i idziemy na górę. Tutaj coś jest, jednak kłódka. O czemu tak to? O kurde, ale numer. Gram tutaj także pierwszy raz, dopiero pierwszy raz tą grę przychodzę. Gra niedawno się ukazała, wersja angielska. Mamy to statoplazm, mamy drugą paczkę medyczną, tym razem na normalu. Wiadomo, nie jest to żaden Call of Duty FPS, ale myślę, że przyjemnie się taką też gra ogląda. Dead Space naprawdę jest fajną grą, fajnie się w nią gra i myślę, że większości z was ten tytuł powinien przypaść do gustu. Wymagań tam jakichś sprzętowych większych nie ma. Ktoś idzie do mnie. Właśnie, kurwa, kolejny jakiś ziom. Główka, główka, główka. Aj, nie trzeba było go walczyć. Ale on coś powinien mieć dla mnie. Nic nie ma? Ma. Świetnie. Przeładowanie. Idziemy, słuchajcie, dalej. Akcja cały czas praktycznie się toczy w stylu takim kinowym. Możemy się czuć, że nasz bohater odgrywa główną rolę w jakimś hicie kinowym, gdzie akcja toczy się w kosmosie. Latamy w tym kosmosie, także nie jest tak, że jesteśmy cały czas zamknięci w jakiejś puszce. Coś to było. Coś mi poparzyło. A czemu to tak? Detonatę. O kurwa. Ty widzicie to ludziska? Ty, ale numer. Oż ty chuj jeden. Wypierdalaj, ziomuś. Ale numer. Ja pierdolę. Czekajcie, nanoplazmę puszczę. Po nogach, słuchajcie, zawsze pierdolajcie skurwysynów po nogach. Nie walcie na klatę, bo naprawdę zużyjecie w chuj amunicji. A nic wam. Patrzcie, widzicie, jak się wypierdolił? Dopierdalajcie go, spacją napierdalajcie. Niszczcie ich. Naprawdę fajna gra, troszkę rzeczywiście. Nie no, tu ładnie się uzbierało trochę. Nie no, to sobie powiem wam, że akurat trafiliśmy na taki moment i w głowę. Widzicie, napierdalajcie, ile kurwa wejdzie. Tuś nie musicie się bać. Jeszcze, jeszcze, głowa. Nie da się mu kurwa wstać. Dobrze. Pocisk kolejny, ten też tak samo strzela z dupy. Świetnie. Myślę, że chyba wszyscy już zdobili się opór. Da wszystko udało mi się zebrać. Nie, jeszcze ktoś jest, ktoś jeszcze strzela. Wow, wow, wow. Ale towarzystwo się zebrało. Jeszcze raz muszę się uleczyć. Patrzcie, aż mój pancerz jest spowolniony. Nie tak się tego spodziewałem. Amoklip. Najważniejsze są pociski domu. Mam nadzieję, że to już koniec. Że to już chyba wszyscy, bo naprawdę jest coraz trudniej. Amo, tak jest. Najważniejsze jest amo. Apteczki mi się skończyły, słuchajcie. Także zobaczcie, gram na poziomie normalnym, a rzeczywiście jest pierdolony survival. Jednak jest problem z ogarnięciem. Zobaczmy, co tutaj jest. Urządzenie WEST do wyłączenia. Tak jest, szybko musimy włączyć ten, ale musimy przesuwać myszką. Jedno, a to za mało.
Drugie, a gdzie trzecie? Jeszcze jedno. Dobra, jest, udało się nam. Także trzy odblokowane te. Zobaczmy, jak wygląda nasz stan. Nie mam praktycznie żadnych apczetek, także szykuje się czysty survival, ale to już będzie w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że wam ten filmik się podobał. To był Dead Space 3 dla was. Grał i komentował oczywiście na żywo Sebo. Zapraszam was do komentowania i do łapkowania pod tym filmikiem. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej grze, jakie wasze są spostrzeżenia. Czy ta gra rzeczywiście nadaje się jako kolejna część kontynuacji słynnej serii Dead Space? Dead Space, tak jest. Także pozdrawiam was serdecznie, słuchajcie, trzymajcie się, słyszymy się niedługo w kolejnym filmiku. Na razie, cześć!